wszystkim, co złe jest, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie, aż świat pośpiechu nimi sam, niechaj mu świeci. Zdrowaś, Maria, łaskawa, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony. Tajemnica bolesna, tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Przygotowywali miejsce pod budowę najpierw kaplicy, później tego kościoła. Od 11 lat ksiądz Zbigniew zamieszkał już tutaj w Mordarce i był proboszczem tej parafii. I zaledwie rok mógł cieszyć się jako kapłan z tej świątyni, która rok temu, w październiku, została konsekrowana. Już wtedy był chory, gdy namaszczał ściany tej świątyni, szedł już o kulach. Ale cieszył się, że wraz z wami, siostry, bracia,
mógł wybudować tak piękny kościół poświęcony Jezusowi Miłosiernemu, któremu, jak czytaliśmy w Testamencie, całkowicie zawierzył swoje życie i tych, których Pan Bóg postawił na jego drodze. Dlatego dziś, gromadząc się na tej mszy świętej, chcemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu za Jego kapłaństwo, za Jego poświęcenie, za Jego trud, który włożył najpierw w pracę duszpasterską w wymienionych parafiach, w sposób szczególny też w Limanowej, gdzie przebywał najdłużej, i przede wszystkim tutaj, w Mordarce, ten kościół, w którym się znajdujemy, będzie jego dziełem, jego pomnikiem. Włożył tutaj wiele lat swojego życia i zdrowia. I mimo ogromnego cierpienia w ostatnich latach, mimo pewnych ograniczeń, chciał, aby ten kościół był piękny i dopracowany pod każdym szczegółem. Wiemy, że wiele go to kosztowało trudu, wysiłku, zachodu. Był bardzo dokładny i zależało mu na tym, aby wszystko było właściwie dopracowane. I za to chcemy mu podziękować, także za jego posługę w konfesjonale, przy ołtarzu. Za to, że uczył w szkołach na terenie różnych parafii, a ostatnio tutaj w Mordarce. Każdy z nas znał go osobiście. Dlatego dziś chcemy podziękować Panu Bogu za jego życzliwość, za jego ofiarność, za jego poświęcenie. I chcemy prosić dobrego Boga, aby przyjął go do społeczności zbawionych w niebie, aby już tam nie musiał cierpieć, aby mógł cieszyć się radością życia wśród zbawionych. I wierzymy w świętość, w świętych obcowanie. Wierzymy, że będzie nam pomagał w kroczeniu drogą naszej świętości, bo wszyscy jesteśmy do niej powołani. I chcemy żyć w zjednoczeniu z Bogiem, aby kiedyś osiągnąć chwałę zbawionych w Królestwie. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie, jak w Adamie wszyscy. Tu jest Polska, kraj ludzi wierzących, ludzi, którzy mimo zmieniających się okoliczności zewnętrznych budowali ten kościół razem ze świętej pamięci księdzem Zbigniewem. Budowaliście na chwałę Bożą. Budowaliście na pożytek waszych nieśmiertelnych dusz. Budowaliście z myślą o waszych dzieciach i wnukach, by nie tylko wieża, ale cały kościół był dla nich życiowym drogowskazem. Ile w tę budowę ksiądz Zbigniew włożył swojego życia, pracy i wszelakich utrapień, wiedzą wszyscy ci, którzy z nim współpracowali. Ta materialna świątynia mówi wszystkim: tu jest Polska, katolicki kraj. Po 35 latach wiele się w Polsce zmieniło. Niestety, na gorsze. Zorganizowane siły dążą dziś do zniszczenia Kościoła. Przez 35 lat kapłaństwa ksiądz Zbigniew budował drugi kościół. Zapytacie, gdzie i jak budował ten drugi kościół? Odpowiedź na to pytanie daje nam modlitwa liturgiczna na dzień poświęcenia Kościoła. Brzmi ona: Boże, Ty nazwałeś swój lud Kościołem. Spraw, aby wierni gromadzący się w Twoje imię
Ciebie wielbili i miłowali. Tobie byli posłuszni i pod Twoim kierownictwem osiągnęli obiecane życie w niebie. Warto zwrócić uwagę, że słowo Kościół jako budynek piszemy małą literą. Natomiast Kościół jako lud Boży piszemy dużą literą. To jest jasny dowód, który z tych kościołów jest ważniejszy, co absolutnie nie przekreśla wartości budynku kościelnego. Ksiądz Zbigniew na pierwszej parafii w Koszycach Wielkich koło Tarnowa jako wikariusz pomagał w budowie zarówno materialnego, jak i duchowego kościoła. A że pomagał, dobrze potwierdza to jego ówczesny proboszcz, gdy w niedzielę mówił mi o jego śmierci, to płakał tak, jak ojciec po śmierci syna. Podkreślał jego gorliwość i pracowitość. Wspominał, że przy ówczesnych brakach on już we wrześniu malował żarówki, żeby były kolorowe do bożonarodzeniowej soboty. Na następnej parafii, czyli w Limanowej, przez wiele lat wspierał księdza prałata Józefa tak w duszpasterskich, jak i gospodarczych poczynaniach. Krótki pobyt na parafii w Mielcu i skierowanie do tworzenia parafii w Mordarce. Jego zaangażowanie w budowę, trosce o kościelne mury nigdy nie zaniedbywał pracy nad budową kościoła duchowego, tego pisanego z wielkiej litery. Budował ten kościół najpierw osobistą modlitwą. Byłem wiele razy świadkiem, jak pokornie, długo i pobożnie modlił się na Jasnej Górze. Jechał do Częstochowy, aby kupić to, co było potrzebne do wyposażenia kościoła materialnego. Ale wcześniej zawsze prosił Matkę Bożą o łaski dla swoich parafian. Budował ten duchowy kościół, organizując życie religijne tworzącej się parafii, a więc nabożeństwa, rekolekcje, spowiedzi tak jak dziś. Jeszcze w zeszłym tygodniu dzwonił do mnie i bardzo prosił, abym przyjechał spowiadać. Trzeba dodać, a myślę, że każdy to potwierdzi, że liturgia w tym kościele była bardzo dobrze zorganizowana, bez przeciągania i zgodnie z programem. Budował ten kościół poprzez nauczanie w szkole i w kościele. Zdobywał swoim postępowaniem umysły i serca parafian. Dla mnie to zaufanie było widoczne, kiedy patrzyłem, jak młodzi ludzie, jego uczniowie, idą do niego do spowiedzi, mając do wyboru innych spowiedników. Jego troska o ministrantów, lektorów, dziewczęcą służbę maryjną, to było budowanie kościoła przyszłości. Dziś przy jego trumnie proszę was wszystkich dorosłych, zróbcie wszystko, co możliwe, aby ten młody kościół, który jest tu przy ołtarzu, wytrwał w wierze. Aby te mury nigdy nie były puste. One mają sens tylko wtedy, gdy są wypełnione ludem Bożym. W ostatnim okresie budował duchowy kościół swoim cierpieniem i modlitwą. To najskuteczniejsze, choć najtrudniejsze budowanie.
Można by jeszcze długo i wiele mówić. Pewnie inni mnie uzupełnią. Pozwólcie przy dzisiejszej okazji na słowo osobiste. Zbyczku, byłeś w moim testamencie wpisany jako jego wykonawca. A ja ci muszę mówić na twoim pogrzebie. Wiesz, że dla mnie to nie jest łatwe. Wiesz też, że w Koszycach byłem pierwszym proboszczem, a tyś potem już z moim następcą pracował jako wikariusz. Potem ja w Limanowej jako penitencjarz, a ty w Limanowej jako wikariusz, następnie jako proboszcz Mordawca. Dziękuję ci za wspólnie przeżyte lata, za twoją życzliwość i kapłańskie braterstwo. Publicznie mówię ci, Bóg zapłać za pomoc i właściwe urządzenie mieszkania na Przednej w Sradnowie. Już wtedy moje możliwości fizyczne były ograniczone, a ty z panem Walentym zatroszczyłeś się o mnie. Pewnie zrobią to inni, ale w tej chwili czuję potrzebę wyrażenia uznania i podziękowania księdzu Wojciechowi i panu Walentemu za bardzo wielką, braterską troskę o ciebie w czasie choroby. Dziękuję wszystkim, którzy otaczali cię w okresie choroby modlitwą, życzliwym słowem i jakimkolwiek wsparciem. Bóg zapłać. Dziś, kochany Zbyszku, otaczamy cię serdeczną modlitwą, aby Pan przyjął cię jako wiernego sługę do wiecznej radości. Niech cię nagrodzi szczęściem wiecznym, znacznie ważniejszym i cenniejszym niż wszystkie ziemskie odznaczenia. Amen.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Wszyscy patrzymy na obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Jezu, ufam Tobie. Zauważamy, jak promienie wychodzą z tego serca, aby z nas wszystkich objąć w tajemnicy miłości, miłosierdzia Boga, który stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Wszyscy z Niego w jakiś sposób wyruszamy. Pielgrzymujemy tutaj na ziemi przez kilkadziesiąt lat naszego życia i z powrotem niejako do tego serca Jezusowego, do tajemnicy Trójcy Przenajświętszej powracamy. Taką drogę przebył świętej pamięci ksiądz Zbigniew Stabrawa, proboszcz naszej parafii, który szczycił się pięknem tego kościoła, niepowtarzalnym jego wystrojem, który przede wszystkim razem ze wspólnotą parafialną tworzył rodzinę, która razem zmierza na drogach zbawienia. Dzisiaj, w czasie tej Eucharystii, pragniemy polecać go Bożemu Miłosierdziu. W tym miejscu miłosierdzia, które rozlewa się na nas wszystkich. Dziękujemy Trójcy Przenajświętszej za dar Jego osoby, kapłaństwa, za wszelkie dobro, które stało się Jego udziałem, szczególnie przez posługę kapłańską. Otaczamy modlitwą rodzinę świętej pamięci księdza Zbigniewa i całą wspólnotę parafialną, aby ta śmierć jeszcze bardziej ich odradzała duchowo w Jezusie Chrystusie, który wkrótce się narodzi pośród nas, tak jak śmierć dla nas jest miejscem, przestrzenią narodzenia dla Boga. Droga rodzino świętej pamięci księdza proboszcza Zbigniewa, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, umiłowanie w Chrystusie siostry i bracia. Pogrzeb ze swej natury jest smutnym wydarzeniem. Wszak musimy w tym życiu rozstać się z konkretnym człowiekiem, kimś dla nas znanym, bliskim, kochanym. Możemy jednak na to wydarzenie patrzeć z różnych punktów widzenia. Kiedy spoglądamy na nasz kościół w Mordarce z okolic Kaniny, widzimy go zupełnie w innej perspektywie. Gdy jesteśmy w jego wnętrzu, jeszcze w inny sposób odbieramy ten Kościół. Tak jest z naszym spojrzeniem na rzeczywistość śmierci, także śmierci księdza Zbigniewa. Z punktu widzenia naturalistycznego, bez perspektywy wiary, ta śmierć mogłaby nas pogrążyć w smutku i w bezsensie, zwłaszcza, że chodzi o księdza, proboszcza, który w swoim nauczaniu, w nauczaniu Chrystusa, zawsze kieruje nas ostatecznie ku wieczności, ku nieśmiertelności. Nieodparte przeświadczenie, że śmierć zbyt szybko wyrwała go spośród nas. Kiedy jednak przez ostatnie miesiące widzieliśmy jego coraz bardziej wyniszczony chorobą nowotworową organizm, jego słabnące ciało i wzmagające się coraz bardziej cierpienie, trudno było w takiej sytuacji nie uchwycić się jeszcze mocniej wiary, która mówi, że nie takiego końca chciał Bóg dla człowieka. I rzeczywiście nie taki jest koniec. Rzeczywiście trudno nie zatęsknić za takim domem, trwałym, bezpiecznym i wiecznym. Ksiądz Zbigniew zmarł
jak wszyscy doskonale wiemy, dokładnie w dniu swoich 60. urodzin. 18. rodząc się na świat, nie wybieraliśmy sobie ani czasu, ani miejsca narodzin, ani rodziny. Nie wybieraliśmy też sobie wyglądu, ani cech charakteru. Gdy jednak Zbigniew miał dużo czasu, żeby przygotowywać się na śmierć. A druga bardzo ważna kwestia, dzieło, które dawało mu poczucie spełnienia, to właśnie ten kościół, w którym celebrujemy Eucharystię w dniu jego pogrzebu i nawet szaty adwentowe kapłanów i zarazem pogrzebowe korespondują z wystrojem tej świątyni. To piękny kościół, który zaprasza do modlitwy, który pozwala wielu osobom wejść głębiej w tajemnicę Bożego Miłosierdzia. W ubiegłym roku, 10 października, przeżywaliśmy wspólnie radość z uroczystości dedykacji tego kościoła. Kiedy w roku 2002 biskup tarnowski Wiktor Skworc ogłosił decyzję o budowie kościoła w Mordarce, to misję jego budowania powierzył właśnie księdzu Zbigniewowi. Ksiądz Zbigniew włożył w to dzieło bardzo wiele czasu, wysiłku. Zależało mu, żeby to była naprawdę piękna świątynia, która będzie radować oczy i wznosić serca ku Bogu. Wraz z budową materialnego kościoła podjął się także dzieła tworzenia nowej parafii, a budowanie z ludzi jest o wiele bardziej wymagające niż budowanie z cegieł i kamienia. Dzięki tej parafii Mordarka, która może kiedyś nie miała do końca swojej tożsamości, tą parafię tożsamość uzyskała. I myślę o tych wszystkich mieszkańcach, którzy tutaj z dziada, pradziada zamieszkują, ale myślę też o bardzo dużej grupie osób, która ze względu na walory tego miejsca, piękno krajobrazu, tutaj przybywa i osiedla się. Parafia się cały czas rozrasta. Kościół jest miejscem odniesienia już tożsamości dla nowej wspólnoty parafialnej. I w odróżnieniu od budowy gmachu kościoła, budowanie wspólnoty wiernych to praca, która się nie kończy, bo dzieło prowadzenia ludzi do zbawienia będzie trwało aż do końca świata. Celem chrześcijanina jest zbawienie wieczne, jest dotarcie do tego domu, w którym będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Największą troską każdego kapłana, każdego proboszcza jest właśnie to, żeby nikt z jego parafian nie zatracił się na wieczność, nie zginął, lecz żeby osiągnął życie wieczne. Każdy proboszcz modli się przede wszystkim o to, żeby swoją rodzinę parafialną zdołał doprowadzić do nieba. Jego największym pragnieniem jest, by jego parafianie byli wrażliwi na sprawy święte, by cenili sobie dar Eucharystii i sakramentów świętych, by czynili sobie wzajemnie wiele dobrego, by z każdym dniem spinali się coraz bliżej ku Bogu, ku niebu. Ksiądz Zbigniew przysłużył się swoim parafianom również poprzez właśnie to cierpienie, które jeszcze mocniej zjednoczyło go z ukrzyżowanym Zbawicielem. Owoców cierpienia i modlitwy księdza Zbigniewa nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ale zna je Bóg, a my ufamy, że włączone w zbawcze cierpienie Chrystusa przyniosą duchowy pożytek tej wspólnocie parafialnej. Trzeba pamiętać, że w posłudze kapłańskiej najważniejsze jest właśnie to, czego nie może zobaczyć ludzkie oko. Owoce sprawowanych mszy świętych, udzielanych sakramentów, łaski spływające przez sakrament pokuty. Efekty pracy księdza Zbigniewa w wymiarze gospodarczym czy administracyjnym parafii, a także pracy nad organizacją duszpasterstwa, te owoce można zobaczyć i nawet policzyć. Ale tego,
co dokonało się w przestrzeni duchowej za sprawą Jego posługi kapłańskiej, tego nikt z nas nie jest w stanie zobaczyć. Dziś razem z wiernymi parafii w Mordarce, a także z wiernymi parafii, w których posługiwał ksiądz Zbigniew w Koszycach Wielkich, w Limanowej Matki Bożej i Bolesnej i w Mielcu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z wiernymi tych właśnie wspólnot szczególnie dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa księdza Zbigniewa i za wszelkie dobre owoce jego życia. Ufamy, że wkraczając do wieczności rzeczywiście bardziej będzie mógł się cieszyć niż lękać. Drodzy parafianie, licznie zgromadzeni w ciągu ostatnich dni w związku ze śmiercią swojego pasterza, jesteście osieroceni po śmierci waszego proboszcza, ale może właśnie w tej sytuacji jeszcze bardziej dobitnie ujawnia się potrzeba bycia wspólnotą wierzących, bycia jedną rodziną parafialną, o mocnych więzach i trwałych relacjach. W tej sytuacji jeszcze bardziej ukazuje się wartość trwania w jedności, budowania jej na co dzień i przezwyciężania w ten sposób wszelkich problemów. W tej sytuacji jeszcze bardziej widać potrzebę troski o parafię, o siebie nawzajem, jeszcze większą solidarność. Otaczam was moją pasterską miłością i modlitwą, aby praca duszpasterska waszego zmarłego proboszcza wydała w tej wspólnocie jak najbardziej obfite owoce. Ksiądz Zbigniew, chociaż teraz już z perspektywy wieczności, to nadal będzie troszczył się o swoich parafian. W tym miejscu chciałem wyrazić wdzięczność wam wszystkim za troskę, którą roztaczaliście nad księdzem proboszczem, ale szczególnie chciałem wyrazić wdzięczność księdzu Wojciechowi Maślance, który z jednej strony w braterstwie kapłańskim, a z drugiej strony w synostwie duchowym bardzo w sposób zaangażowany troszczył się o księdza Zbigniewa. I chciałem też wyrazić wdzięczność tutaj panu Walentemu Szubrytowi, który z wyjątkową troską, miłością niemal braterską wspierał księdza proboszcza w tych ostatnich trudnych miesiącach. Przekażcie sobie znak pokoju.
zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach. Ekscelencjo księże biskupie, czcigodni kapłani, szanowna rodzino, drodzy współparafianie, wszyscy uczestnicy obecnej liturgii pogrzebowej. W imieniu Rady Parafialnej i całej naszej wspólnoty pragniemy pożegnać naszego drogiego księdza proboszcza Zbigniewa Stabrawę. Pragniemy podziękować przede wszystkim dobremu Bogu za osobę księdza proboszcza, za dar jego powołania kapłańskiego, z którego jako parafianie mogliśmy korzystać. Drogi księże Zbigniewie, tak trudno słowami wyrazić ogromną wdzięczność, którą odczuwamy dla ciebie jako budowniczego tej wspaniałej świątyni. Niedawno wspólnie przeżywaliśmy radość z konsekracji Kościoła, a teraz jesteśmy przeniknięci bólem. Dziękujemy, że cały ciężar życia naszej parafii potrafiłeś nosić w swoim kapłańskim sercu. Dziękujemy za to wszystko, co nasze dusze zyskały przez twoją posługę sakramentalną. Dziękujemy ci wreszcie za twoje serce. Ciche, skromne i pokorne w chorobie. My, parafianie, dziękujemy tobie za wszystko, co każdemu z nas przypadło w udziale przez twoją posługę i życie. Zapewniamy cię o wdzięcznej pamięci modlitewnej. Jesteśmy przekonani, że Bóg miłosierny, którego wybrałeś i dla którego poświęciłeś życie, przygarnie ciebie do swojego serca. Księże proboszczu, żyj wiecznie w niebie. Bóg zapłać za wszystko. W imieniu wspólnoty parafialnej Mordarki pragniemy też serdecznie podziękować waszej ekscelencji księdzu biskupowi za zainteresowanie i stałe wsparcie w chorobie naszego księdza proboszcza. Dziękujemy za przybycie, wspólną modlitwę i wsparcie duchowe w trudnych dla nas chwilach, a także za przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym świętej pamięci zmarłego naszego księdza proboszcza. Bóg zapłać. Szczególne podziękowania pragniemy złożyć naszemu księdzu Wojciechowi za wielkie serce okazane księdzu proboszczowi od samego początku choroby, za stałą obecność przy nim w trudnych chwilach, za opiekę i troskę. Składamy gorące Bóg zapłać też za ogromne zaangażowanie związane z należytym funkcjonowaniem naszej parafii i żywimy nadzieję, że będzie on mógł kontynuować dzieło rozpoczęte przez świętej pamięci księdza proboszcza Zbigniewa. Dziś jako rodzina pragniemy Panu Boga, Pana Boga uwielbiać za dar życia i powołania kapłańskiego naszego brata i wujka księdza Zbigniewa. Pragniemy dziękować za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy my jako rodzina i cała wspólnota Kościoła, której oddał całe swoje życie. Dziękujemy księżom biskupom, księdzu biskupowi Andrzejowi, księdzu biskupowi Arturowi. Dziękujemy księdzu Infuatowi, księdzu dziekanowi, księżom prałatom, księdzu prałatowi Porębie, księdzu prałatowi Dziubaczce oraz wam, drodzy księża, za dar modlitwy i obecność w dniu dzisiejszym, jak i wczorajszym. Dziękujemy wam, drodzy parafianie naszego brata i wujka, księdza Zbigniewa, za waszą modlitwę, ofiarę mszy świętych złożonych za jego duszę i waszą tak liczną obecność na pogrzebie i całą organizację tej uroczystości. To wy byliście jego najbliższą rodziną. Dziękujemy wam za to, że otoczyliście go miłością i ogromnym zaufaniem. Dziękujemy wszystkim delegacjom z parafii, w których pracował nasz wujek. Dziękujemy służbie zdrowia za wszelką fachową pomoc i troskę w czasie jego choroby. Ale w sposób szczególny dziękujemy księdzu Wojciechowi Maślance, panu Walentemu Szubrytowi i pani Marii Lis. To wy byliście najbliższymi przyjaciółmi naszego brata i wujka.
To wy towarzyszyliście mu w jego chorobie i cierpieniu. Byliście z nim cały czas, aż do jego śmierci. My jako rodzina jesteśmy wam za to dobro dozgonnie wdzięczni. Niech miłosierny Jezus, którego ukochał nasz brat i wujek, ksiądz Zbigniew, będzie uwielbiony w jego życiu, jak i w jego śmierci. Wczoraj po zakończeniu mszy świętej żałobnej kilku księży ze smutkiem mówiło, iż nie spodziewali się, że ksiądz Zbigniew tak szybko odejdzie do wieczności. Ja również, przychodząc przed 6 laty do Mordarki, nie spodziewałem się, że będę jako wikariusz towarzyszył księdzu proboszczowi w chorobie, która ostatecznie doprowadzi do jego śmierci. I choć śmierć w swojej dramaturgii jest okrutna, bo odbiera bliskim ich ukochaną osobę, a umierającego wskazuje niejako na samotne przekroczenie granicy życia wiecznego, to jednak ksiądz Zbigniew w momencie swojej śmierci, która nastąpiła w minioną niedzielę po godzinie 16, nie był sam. Od niedzielnego poranka towarzyszyła mu najbliższa rodzina, która uczestniczyła o godzinie 9 w mszy świętej sprawowanej przez księdza prałata Józefa Porębę z okazji 60. urodzin. Na jego piersi w korporale spoczywał Pan Jezus Eucharystyczny, którego obiecałem mu przynieść po skończonej mszy świętej przed godziną 16. Ufam, że to właśnie Pan Jezus podczas udzielania sakramentu namaszczenia chorych przeprowadził księdza proboszcza przez bramę śmierci prowadzącą do życia wiecznego. Dziś również podczas tej liturgii pogrzebowej nie jest sam. Jesteśmy wokół niego, my rodzina parafialna, która była mu tak bliska, wraz z licznie zgromadzonymi kapłanami pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Jerza. Chciałbym wam wszystkim wyrazić moją ogromną wdzięczność. W pierwszej kolejności pragnę podziękować księdzu biskupowi Andrzejowi za jego troskę o chorego księdza proboszcza, za okazane ojcowskie serce, wsparcie, a także obecność, która umacniała i mobilizowała do walki z chorobą księdza Zbigniewa. Ksiądz Zbigniew pragnął księdzu biskupowi jako wyraz wdzięczności ofiarować obraz wnętrza naszego kościoła. Nie zdążył jednak zrealizować tego zamiaru. Postaraliśmy się to uczynić jak najszybciej, aby wypełnić wolę zmarłego. Dziękuję także rodzinie zmarłego księdza proboszcza za ogromną pomoc okazaną w opiece nad chorym bratem, a szczególnie za ciągłą obecność w ostatnich dniach poprzedzających śmierć. To podziękowanie składam na ręce siostry Marii oraz bratanka księdza Macieja. Myślę, że nie będzie w tym przesady, jak powiem, że członkiem rodziny stał się pan Walenty Szubryt, któremu również bardzo dziękuję, a który od 3 lat był serdecznym przyjacielem księdza proboszcza. W ostatnich latach naznaczonych chorobą nowotworową był przy nim niemal o każdej porze, kiedy zaistniała taka potrzeba, aby pomóc, a przez to ulżyć w cierpieniach księdza Zbigniewa. Swoją wdzięczność kieruję w stronę księdza prałata Józefa Poręby, księdza prałata Karola Dziubaczki, księdza Marka Kluza, księdza Józefa Muńskiego, a także księdza Wiesława Biedronia, naszego rodaka, za pomoc w spowiedziach tych pierwszopiątkowych czy świątecznych, za odprawione msze święte w zastępstwie chorego księdza proboszcza, za głoszone tutaj kazania, a także za braterską kapłańską pomoc świadczoną księdzu Zbigniewowi przez dar częstej obecności. Nie mogę pominąć pań, które przez ostatni rok spełniały posługę ewangelicznej Marty, przygotowując i przynosząc na plebanie posiłki dla chorego księdza Zbigniewa.
Moje podziękowanie wobec Pani z kuchni składam na ręce Pani Marii. Słowa wdzięczności kieruję również pod adresem lekarzy, pana doktora Roberta Bakalarza, pani doktor Marii Marcisz oraz pielęgniarek i personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz Nowym Sączu, którzy toczyli nierówną walkę o powrót do zdrowia księdza proboszcza. Za wszystkie oznaki życzliwości, chęć świadczenia pomocy, zapewnienia o modlitwie, ogromne zatroskanie, słowa wsparcia skierowane do księdza proboszcza pragnę Wam, wszystkim i każdemu z osobna, moi drodzy, najserdeczniej podziękować. Ta Wasza tak liczna obecność przez te ostatnie dni tu w naszym kościele przy trumnie zmarłego księdza proboszcza jest wyrazem ogromnego szacunku, jakim darzyliście księdza Zbigniewa. Proszę, nie zapominajcie o nim w Waszej modlitwie. Kiedy będziecie na cmentarzach limanowskich odwiedzać groby swoich bliskich, podejdźcie również na chwilę modlitwy do grobowca, w którym zostanie pochowany ksiądz Zbigniew. Jestem przekonany, że mamy już w niebie w osobie księdza proboszcza kolejnego orędownika, który u Jezusa Miłosiernego będzie wypraszał nam wszystkim potrzebne łaski, a w ten sposób spłacał dług wdzięczności za dobro, które doświadczał od Was na przestrzeni tych wielu lat jako proboszcz parafii Mordarki. Pożegnajmy zmarłego kapłana Zbigniewa przez całe życie kapłańskie szczególnie. Pracował i cierpiał z Chrystusem, służył różnym wspólnotom parafialnym, szczególnie tutaj naszej. Służył tym wszystkim, którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za Nim przed Boży tron. Dlatego z ufnością polecajmy Go miłosierdziu Bożemu w cichej modlitwie. Amen.
Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszego brata, kapłana Zbigniewa, i prosimy, abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętych przez Chrystusa, Pana naszego. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza.
pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Zbigniewa. Wysłuchaj nas, Panie. Całe zbawienie pokutującym, prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciało. Na podobieństwo swojego ciała uwielbionego ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale.